Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Speedrunnera. Dzisiaj kolejna dawka poziomów. Ja tutaj przyszedłem ten poziom, który wtedy nie przyszedłem na 100%, nawet z Perfect Plus. Więc teraz kolejne poziomy. Tylko ścina mi bezczelnie. Nadal mi ścina. Jej. Gra, chyba się nie rozumiemy. Nie, ja nie chcę ścinek. Ścinki są złe. Są zdecydowanie złe. Czego ta gra ma naprawdę takie problemy z tym nagrywaniem? Ja tego nie jestem w stanie zrozumieć. O, UFO. LOL, tam było UFO. O, teraz mi chodzi płynnie, no LOL. Dziwna jest ta gra. A teraz mi chodzi płynnie, no sami widzicie, no, to jest dziwne. A potem sobie przyjdę jeszcze ten keyvout. Jak mi się uda, ja idę wyższą drogą, bo tutaj jest skrzyneczka. Wow! O! MacDaddy! Jakiś kostium nam się odblokował. Wow, ile tutaj ufoków. Widać, że się zbliżamy do końca świata. Jest! Udało mi się. Jej, skrzynka. Zobaczymy, co to za postać. Halo? Ty, panie! No pokazuj mi! No nie, no ścięło się. O, dobra. O, to jest to, MacDaddy. Czyli pan w różowym wdzianku z zielonymi rękawicami. Weźmiemy go sobie. Potem po przejściu tego świata sobie przejdę ten poziom. Ten keyvout. Ty! No poziomy! Ogar! Nie chce mi współpracować. Yeah! Zaczynaliśmy z... wow! Z tymi wyrzutniami. Ja ich nie lubię. Znaczy, nie, te lubię, ale nie lubiłem tych kuleczek, chciałem powiedzieć. Nie, teraz idziemy zdecydowanie łatwiejszą drogą. Jeszcze ani jednego faila nie popełniłem, aczkolwiek... tam był retro! Już po nagrywaniu sobie go zawczasu przejdę, bo tamten też miałem przejść, ale zapomniałem, gdzie on był. Muszę teraz sobie przejść go. Czy teraz, po nagrywaniu świeżo. Dobra, już walę te kuleczki dziwne. Wow! Yeah! Przynajmniej na 100% mi. O, księżyc jakby się przez chwilę uśmiechnął. No prawie! To strzelanie naprawdę motywuje do większego działania. Okej, okay, teraz poziom ten. Wiem, przepraszam, że nie czytam nazw poziomów. Bash Wiki. Nie wiem, czy to jest nazwa poziomu, chyba ta. Potrzebujemy keyvout, ale nie mamy jeszcze. Potem te wszystkie ubranka sobie odblokuję. Wow! A to było dynamiczne. O! Pierwsza wpadka. Mam nadzieję, że ostatnia. Pam, pam, pam. Okej, okay, pierwsza wyrzutnia. Rakiet. Druga wyrzutnia. Wow! On! Dlaczego ja zginąłem? Do jasnej cholipki. Oj, coś czuję, że ten poziom może być bardziej skomplikowany niż myślałem. Why? Ale dlaczego tam mnie coś zabiło? Ale ta gra ma różne dziwne fejle. Więc może to był jakiś bug.
Back. Aha! Tam był... Wow! Tam był jakieś drzewko! Okej, okay, ten poziom jest wyzwaniem. Nie wiem, jak tam to złoto przejść. Tam jest jakaś masakra. Jak tam to złoto zdobyć? Jakim cudem, przepraszam? Ej, te poziomy się stają naprawdę coraz bardziej skomplikowane, jeśli chodzi o 100%. O! Udało mi się! Nie wiem, jakim cudem ja tam zrobiłem jakiegoś dziwnego skoka, ale dobra. Tak, dziwnego skok. Dziwny skok, chciałem powiedzieć. Okej, okay. Jest checkpoint, dziękuję ci Boże. Jezu, jak ja kocham checkpointy. Jej, teraz trochę od stresu. Au. Jezu! O, dobrze, że ja nie poszedłem w górę. Ale te poziomy są naprawdę coraz bardziej... Tamtego drewna nie zauważyłem wtedy. To złoto jest kuszące. O, skrzynka! Niestety nie mam takiej wysokiej skoków i nie mogę dosiągnąć tej skrzynki. Ja wiem, po prostu chciałbym zbyt wiele. Tak, teraz zdecydowanie mi zabrakło. A w ogóle jest tutaj taka możliwość, że można w ogóle wypaść za tą tarczę, żebyśmy po prostu... Można tak zlamić, że w ogóle nie trafić w tą tarczę i po prostu wtedy ten gostek wylatuje. Tak za tą tarczę i to takie śmieszne jest. Wow! Okej, wow! Okej, idziemy górą, bo widzę, że to jest kolejna skrzyneczka. No jaja sobie robicie! No i nie było skrzynki jeszcze. Nie, te poziomy są za trudne. Wow! To jest zdecydowanie za trudne! Było! Okej, idziemy górą. Po skrzynkę, tak wiem. Po skrzynkę nie mogę się. O Jezu, mi się już wszystko miesza. Cześć, skrzynka. Jakiś kostium zdobyłem już, nie wiem jaki. Yeah, udało się. O Boże, coraz skomplikowanie. Bardziej skomplikowane to poziomy są. Wow, coś teraz, z każdym poziomem coraz gorzej. To jest smutne. Ale dostaliśmy skrzynkę, zobaczymy tylko jaką. O, tutaj, a właśnie pan hamburgerem mieliśmy zagrać. Juhuzer, ale ja weźmę sobie... Może Get Blue. Bo zapomniałem, że pana hamburgera odblokowaliśmy. Czy tam pana cheeseburgera. Lockout. Zobaczymy, jak on tańczy. Ciekawie tańczy. On w ogóle wygląda, jakby jechał na koniu, czy jak to cokolwiek. Tańczył jakoś tak dziwnie. Jakoś tak rękami tak sobie dę, dę, dę. Ale fajny jest pan cheeseburger. Czy tam hamburger? Nie, to jest hamburger, bo nie ma serka. Cheeseburger ma serek, a on ma mięsko. Wow, tam jakieś duszki latają. Ten las naprawdę jest nawiedzony. O, tam był kolejny retro! Nie, blisko checkpointa to jeszcze mogę sobie pojechać, bo będzie, wow. Ale fajny jest pan cheeseburger. Spoko jesteś, jesteś lepszy niż ta dziwna, głupia rybka. Z jakimś kurde, nie powiem czym w środku. Ale za to ma słaby ten dymek. O, jak widzicie, jak się uderzy, to te kanapki mu się tak rozjeżdżają. Tak brzydko. Okej, okay, teraz jak mi się nie uda tego złota wziąć, to już szanie. Widzę, że tutaj... Okej, okay. Ale on ma słaby ten dymek, taki... Tylko z tej samej bułki się mu Serio? Nie trafiłeś? Boże, co za gościu! Pum, pum.
Jak może nie trafić takie coś? Znaczy, ze mną to wszystko można, ale... Okej. Okay. Teraz traf mi, cholewcia. Wow! Oh my goodness! Tam pod koniec było ostro. Ciekawe, jaki cheeseburger będzie miał ten taki jakby końcowy. O! Kanapki mu odpadły! Biedny gostek stracił całą głowę! To smutne. Teraz mamy bossa! Timbers Timbry. Wow, co tam jest na dole? Jakiś brzydki piła, czy cokolwiek to było? Wow! Wow! Wow, rozumiem, on ścina drzewka i musimy unikać tych wszystkich kulek i tak dalej. A na razie się nie wydaje zbyt trudne. Aczkolwiek mam tak przed oczami dużo. O! Jest! Udało mi się trafić. Stracił jedną swoją piłę! Wow! Wow! Tam pod koniec się tego nie spodziewałem. Okej! Okay. Teraz już nie ma nic, więc teraz będzie rzucał chyba z tego, co ja wiem, tylko kulkami. Nie będzie już ciął. Widzicie, kamera się tak zmieniła, że jesteśmy jakby całkiem z przodu. Ekran się jest jakby. To jest bardziej skomplikowane. Wow! To pod koniec mnie rozwaliło. Taka kamera się zmieniła już w ogóle tak trochę dziwnie. Taki dziwny kąt jest tego. Wow! Wow! Jest! Udało się! Jest tam pod koniec! Byłem zestresowany. Jej! Udało nam się przejść cały świat w 12 minut. O! Tak! Udało nam się odblokować osiągnięcie Super The Tree Hugger. Czyli super drzewny drwal? Coś takiego. I mamy teraz czwarty poziom, The Mountain Sets. Ale do niego sobie pójdziemy następnym razem, a teraz sobie jeszcze przejdziemy ten Keyvout. Więc przejdę tą alternatywną drogę. Wow! O, w mordę! Ciężko. Ciężko! Te wszystkie dodatkowe poziomy są... Znaczy nie, to nie jest dodatkowe. W ogóle, dlaczego ja zbieram całą ilość złota? Nie wiem, czy trzeba? Dobra, nie wiem, ale chyba nie trzeba. Nie wiem, dlaczego ja zbieram. Ale już... O, ja widzicie, nikt nie stoi na checkpointzie. Jak gramy tym hamburgerem, tak jak w innych przypadkach zresztą. Ty... O! Nie, już nie pamiętam, gdzie było to przejście do Keyvout. Gdzieś tu? O, tu jest ta Alternative Secret. No, więc nie trzeba całej ilości złot, Boże! Tam było skomplikowano. Skomplikowanie. Dobra, chrzanie już te złota. Już mi się nie chce jej zbierać. Tak, plusika nie odpuszczę. Ale to już odpuszczę. Okej, okay. Ale tu jest hardkorowo! No, jest zdecydowanie za hardkorowo! To nie na moje nerwy. Ten odcinek zamiast 12 minut będzie trwał pół godziny. Przez tą jedną rzecz. Albo po prostu sobie w następnym odcinku wam pokażę. Nie wiem. Nie wiem, czy będzie mi się chciało. Nawet, że sobie już później sam przejdę. Już bez was.
Wow! Okej! Okay. Alternative exit. Kotek. Okej. Okay. Mamy key vault. Przejdziemy sobie, żebym mógł już teraz po nagraniu zbierać te wszystkie klucze. Tak. I żeby mieć wszystkie, wszystko na cały ten świat na 100%, żeby mieć 800 zł. One są zawsze te długie, te kiwałdy. Mam po 53 zł zawsze. Tak średnia złoto jest zawsze 50, 53, 60 czasami. Z tego co pamiętam, rekordowa długość w ogóle, ilość złot w poziomie, obojętnie jakim, na jakim świecie, było chyba 73 czy coś takiego. Wyobraźcie sobie, ile tam musi być zbierania. Jaki to musi być długi poziom. Aczkolwiek to jest specyficzny poziom, bo tam będzie jedna bardzo istotna rzecz, której nie ma w tych zwykłych poziomach, bo to będzie taki mega długi poziom, ale tam będzie jedna bardzo ważna rzecz. Mogę wam powiedzieć, będzie o tyle, że będzie po prostu parę checkpointów w jednym poziomie i to jest takie trochę... Właśnie to wyróżnia te poziomy. Okej, okay, teraz trzeba było go kropnąć. Okej, okay, teraz tu. Już szybko chcę skończyć ten level. Wow! O nie! Nie wiem, czy ja zebrałem? Oj! Przepraszam, coś mnie cofnęło. Coś mnie zamroczyło. Coś się dziwnego stało. Mam nadzieję, że tam wszystkie złota zdobyłem. Jest! Udało się! Udało się! Udało się nam! Jesteśmy pro! O! Udało mi się! W 100%! All keys in the supernature are not revealed! Yeah! Okej, więc skończyliśmy trzeci świat, też na 100%, prawie, jeszcze muszę stroje i następnym razem udamy się do The Mountain Sets, ale to by było wszystko w tym odcinku, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i zobaczymy w kolejnych. Pa!